Dzień dobry. Czwartek. Czwartek. Wyspałem się jak dziecko po wczorajszym bardzo złym dniu. Mamy w tej chwili 9 stopni Celsjusza. Okej. I spałem w sumie 7 godzin i 23 minuty. Co też jest dość zacnym wynikiem. Więc teraz idę pobiegać. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. Co mnie rozwalało zawsze w tej reklamie, to wielkość kieliszka, z jakiego ta pani pije. Musiała mieć bardzo trudny dzień, pewnie kredyt do spłacenia. Tak czy owak, zacznijmy od streszczenia. W najbliższą sobotę wylatuję do RPA służbowo, gdzie będę tam przez prawie tydzień. I potem pakujemy swój samochód i wyjeżdżamy do Chorwacji, gdzie spędzimy prawie 3 tygodnie. Aha, i jeszcze po drodze jadę na Suwalszczyznę razem z kolegą Łukaszem, żeby przebiec maraton dookoła jeziora Wigry. Nigdy nie byłem tak nieprzygotowany jak tym razem. Ale damy radę! Kilometrów tempem spacerowym. Zapowiada się dobry dzień. Chyba rodzi się powoli we mnie taka natura podróżnika, którym nigdy nie byłem, pewnie nigdy nie będę, ale mam ochotę podróżować. Po raz pierwszy chyba w życiu mam ochotę podróżować po świecie, po Polsce. Może to przez te zadania, które wypisałem na liście. Napisałem zadania na liście związane z podróżowaniem i mój mózg zaczął się przestawiać, że okej, jeżeli chcesz realizować te zadania, to musisz stać się podróżnikiem. Może tak jest, może nie. Ktoś kiedyś mówił, że marzenia są tylko marzeniami, dopóki nie zostaną spisane na kartkę papieru, bo wtedy twój mózg zaczyna znajdować plan, żeby zrealizować to marzenie. Więc może coś w tym jest. Może coś w tym jest! Tak więc w sobotę dość dużo czasu spędzę w samolocie. Zobaczmy wszystko na przykładzie. Więc załóżmy, że to jest samolot, a to jestem ja. W sobotę jestem w Warszawie. Wsiadam do samolotu. Będzie to Fokker 100. Wsiadam do samolotu i przez 2 godziny lecę do Zurichu w Szwajcarii. W Szwajcarii będę miał 6 godzin oczekiwania na kolejny samochód. Na kolejny samolot, nie samochód. Następnie wsiadam do Airbusa A340 i przez kolejne 10,5 godziny w Republice Południowej Afryki będę przez kilka dni i głównie będę tam się zajmował pracą, więc nie wiem jeszcze do tej, na chwilę obecną, jak dużo czasu będę mógł spędzić na zwiedzanie albo nagrywanie czegokolwiek. W środę następną o godzinie, nie pamiętam której, wylatuję do Frankfurtu i będzie to na pokładzie Boeinga 747, dużego samolotu, już kiedyś nim leciałem, i lot będzie do Frankfurtu. Tam będę miał dosłownie chwilę oczekiwania i potem się przesiądę na Airbusa A321 i wyląduję w Polsce. Potrzebujemy mapy Polski. Ląduję w Warszawie i wsiadam w samochód razem z kolegą. Jedziemy do Wigier, żeby tam przebiec maraton dookoła jeziora Wigry. Następnie wracamy do Warszawy i tutaj następnego dnia albo jeszcze następnego pakuję całą rodzinę w samochód i jedziemy na Słowację.
Spędzamy noc w Słowacji, trochę zwiedzamy i następnie jedziemy na Węgry. Tu znowu spędzamy noc, trochę zwiedzamy i następnie jedziemy do Chorwacji, gdzie spędzimy blisko 3 tygodnie. Zatrzymujemy się w miejscowości Sevit i tam będziemy przez pierwszy tydzień, 9 dni, coś koło tego. I na kolejne półtora tygodnia nie mamy żadnych planów, więc duża prośba do ciebie, jeżeli kiedykolwiek byłaś w Chorwacji i wiesz, co fajnego można zobaczyć i gdzie pojechać, daj znać. My 2 lata temu byliśmy w miejscowości o nazwie Primorsten, tam siedzieliśmy, więc jeżeli byłeś w Primorsten, to nie polecę, bo super miejsce, tylko że już tam byliśmy, a chcielibyśmy pojechać w inne miejsce. Byliśmy w Primorsten, jedziemy teraz do Sevit i później nie wiemy co robić, więc jakbyś miał jakoś jakiś pomysł, daj znać. Spakujemy się troszeczkę później, bo teraz czas na family time. Jest to family guy, musi robić family time, żeby był family improvement. Co nie ula? I teraz do dołu. I teraz z góry. Teraz do dołu. I teraz z góry. Co robisz? Rysuję. Co rysujesz? Pokemona to. Siwuszko dziwuszko. Na minus jeden. Moja żoneczka nie lubi się wygłupiać. Bo wygłupić tylko troszeczkę relatywnie. Idę właśnie do... do jednego z najlepszych specjalistów na świecie, przynajmniej w Warszawie, przynajmniej w Tesco. Czyli do fryzjera, pana Krzysztofa, nie tam do byle kogo. I jesteśmy na miejscu. A tak wygląda Mirek przed. Myślałam kiedyś, żeby mieć długie włosy i jeszcze tylko brodę. Ale nigdy się nie udało zachować, więc zawsze mam krótkie włosy i mało brody. I bez wąsa. Jednak nie będę się pokawać, nie chcę mieć się całkowicie. To chyba dobry powód. Zły powód, ale nie będę się pakował. W zamian pokażę ci, co będę robił w trakcie podróży, bo to jest też ważne. Czyli jak będę sobie zapełniał czas rzeczami, które sprawią mi przyjemność albo przyniosą efekt korzystny mi, tobie i innym ludziom na tym świecie. Lot będzie trwał długo w sumie i mam przewidziane parę rzeczy do zrobienia. Po pierwsze będę robił te wideo, które teraz oglądasz i te następne wideo, które będziesz też oglądać, gdyż nie wiem jak będzie z internetem na miejscu, bo chodzą słuchy, że tam internet jest bardzo słaby. Dodatkowo mam przewidziane trochę rozrywki na lot, podcasty Michał Szafrański, Tim Ferriss, Michael Hyatt. Mam też Kindle. Dodatkowo będę kończył słuchanie książki Total Recall, czyli biografia Arnolda Schwarzeneggera. Zostało mi jeszcze 17 godzin. I mam też Pocketa, gdzie zbieram wszystkie artykuły, które wydały mi się ciekawe i których nie przeczytałem, bo uznałem, że w tej chwili nie wniosą dużo wartości w moim życiu, więc zbieram je sobie tutaj i czytam w wolnej chwili. I to by było na tyle. To miało być już ostatnie ujęcie tego dnia, ale przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, o której chciałem ci bardzo pokazać. Jest taki koleś, się nazywa Louis coś tam, ma kanał na YouTube, który się nazywa Fun for Louis. I to jest ogólnie ten koleś. I właśnie robi vloga z północnej Korei. Fun for Louis. Polecam. Idę do zobaczenia jutro.